budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odbył się kolejny już finał przeglądu jasełek i widowisk obrzędowych. To wyjątkowa impreza dostarczająca wielu emocji. Wręczyliśmy przed chwilą nagrody w 19 już przeglądzie jasełek i widowisk obrzędowych. Fajna impreza, ciesząca się coraz większym zainteresowaniem szkół, przedszkoli. W różnych kategoriach wiekowych nagradzamy uczestników. Lecz fajna sprawa, że w okresie świąteczno-noworocznym uczniowie, przedszkolaki przygotowują jasełka, różne widowiska, które potem są prezentowane mieszkańcom powiatu. Piosenki zaprezentowane, wzruszające, sympatyczne, pokazują, że kiedy przychodzi do przygotowywania tychże widowisk, to wszyscy dokładają staranności i to jest fantastyczna rzecz. Przygotowania każdy zespół włożył dużo pracy. Dzieci bardzo dużo pracy poświęciły. Ćwiczyliśmy już praktycznie od listopada, piosenki, teksty. Dzieci przygotowywały się codziennie, powtarzaliśmy cały repertuar. Koleżanka jest mistrzem świata w znajdywaniu perełek, takich jak różne tańce, piosenki, które są bardzo oryginalne. To jest praca zespołowa, żeby osiągnąć sukces. Nasze panie woźne włożyły dużo pracy w stroje, pomagały nam w przygotowaniach, także gdyby nie cała drużyna, to nie dalibyśmy rady. Pomimo wyrzeczeń, sukces i tak zaskakuje. Przyjemne bardzo, ale to było takie niespodziewane. Było bardzo dużo pracy, musieliśmy codziennie pracować po 4-5 godzin. Ćwiczyliśmy na holu, później przenieśliśmy się na salę i tam z tymi wszystkimi, tą choreografia, to wszystko. Mam nadzieję, że udało nam się przedstawić tą całą magię świąt. Świetne występy, niesamowita atmosfera, dużo wzruszeń, jeszcze więcej uśmiechów. Na kolejną dawkę emocji zapraszamy za rok, na jubileuszowy 20 już przegląd. Polecamy również zobaczyć. Powiat Gdański w 75. rocznicę Marszu Śmierci oraz plany inwestycyjne w powiecie gdańskim na rok 2020. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.